żongla basu ten szary strój, nie lożą mi zemra i zobę, lecz pierwszy szeregu podąża na bój, niech woda na szarapie poruta, lecz pierwszy szeregu podąża na bój, niech woda na szarapie poruta. Proszę Państwa, ksiądz Rafał tak pięknie mówił o cudzie nad Wisłą. Ja chciałbym ten temat w jakiś sposób rozwinąć, bo różnie ludzie podchodzą do tego tematu. Jedni mówią, no po prostu byliśmy silniejsi, wygraliśmy. Nieprawda. Byliśmy kilkakrotnie słabsi od najeźdźcy, a jednak zwyciężyliśmy w tej bitwie. Inni przyjmują to obojętnie, a jeszcze inni wydymają usta z pogardą. Cudów nie ma. Proszę Państwa, cud to nie tylko ukazujący się obraz Najświętszej Marii Panny czy materializacja świętego. Cud to nie jest tylko płacz obrazu. Cuda mogą być zupełnie inne. W tym przypadku cudem był taki doskonały zbieg okoliczności, ale okoliczności dobrych. Okoliczności, które pozwoliły na to, że nie tylko Polska, ale i cała Europa uchroniły się przed ateistycznym bolszewizmem. Ten szczególny świąteczny dzień jest naprawdę takim szczególnym dniem, w którym chcielibyśmy również podziękować dla naszych mieszkańców i wręczyć nadane przez Radę Miejską w Pieszycach tytuły zasłużone dla gminy Pieszyce. I taki tytuł nadany na wniosek burmistrza miasta i gminy Pieszyce oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach Rada Miejska w Pieszycach nadała dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych koło w Pieszycach. Jest to tytuł nadany na wniosek Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, zarząd w Pieszycach, a tytuł nadany jest panu Józefowi Przeorek. Trzeci wniosek, który został złożony przez panią burmistrz miasta i gminy Pieszyce oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach, dotyczy nadania tytułu zasłużony dla gminy Pieszyce dla pana Zdzisława Maciejewskiego. Panią burmistrz poproszę o wręczenie medalu. Ja to nie pocałowałem. Jakże mógł
Brawo. A ta tablica ma taki tytuł: w setną rocznicę odzyskania niepodległości hołd jej czci wszystkim obrońcom polskich granic przed szponami niemieckich wojsk i pazurami rosyjskich bolszewików. Podpisała się społeczność Pieszyc, a my prośmy, aby dobry Bóg to dzieło pobłogosławił i obdarzył darem nieba wszystkich, którzy w obronie ojczyzny zginęli. Okni ostatniej kropli żył, bronić będziemy ducha, a się rozpadnie w kropli pył, krzyża zawierucha. Wierdzą nam będzie każdy próg, tak nam dopadnie.